Cześć, dzień dobry, witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku na tym kanale. Trochę kucam, bo jesteście mocno nisko na blacie, ale jesteśmy w kuchni i będę sobie teraz robić śniadanie. Jest godzina 10:44, więc zaraz mam kolejną lekcję, już czwartą. Jest to już fizyka, po fizyce mam już takie lajcikowe lekcje. Możliwe, że niektórzy z Was już wiedzą, chociaż wątpię, ale mam dzisiaj luźny plan, ponieważ jest poniedziałek, więc robimy sobie śniadanie, robię dzisiaj grzaneczki z dżemem. Kocham grzaneczki z dżemem, są najlepsze na świecie. I robimy herbatkę znowu. Dzisiaj sobie weźmiemy niebieski kubek. O! Tara! Więc no. Zaraz będziemy sobie gadać, więc do zobaczenia zaraz. Większość lekcji już za mną, zostałam jeszcze tylko religia na 7 lekcji. Już przebrnęłam przez sprawdzian z matematyki, zadanka z angielskiego, przez fizykę i przez zagadki, które pani zadawała nam na godzinie wychowawczej, co było w ogóle bardzo fajne i słodkie z jej strony, że sobie coś takiego przygotowała. Bo jednak, no, właściwie na tej godzinie wychowawczej to co mamy robić właściwie? Ale i tak nas zwolniła wcześniej, bo nie robiliśmy zbyt tam dużo. W ogóle słuchajcie, jaka sytuacja. Otóż dzisiaj, jak skończyliśmy wcześniej jedną lekcję, którą były zajęcia z wychowawcą, to chciałam sobie zwolnić pamięć z telefonu, bo miałam tam za 2 GB niecałe, więc uznałam, że dobra, to sobie zwolnimy, nie? Ja dosłownie przenoszę każdy folder, przenoszę, nie? Ja patrzę, a tam nadal ta pamięć jest, tak mało jej było. I ja tak myślę, o co chodzi, dlaczego mam nadal tak mało pamięci? Patrzę na analizę pamięci po tym całym przemęczaniu się i zobaczyłam, że większość to są inne. I tak myślę, co to są te inne, nie? Przecież już wszystko usunęłam. Patrzę, a to wszystko jest w koszu. I po prostu ten kosz to był inny. I to mi zajmowało 44 GB z 64, które mam. Po prostu ja się zawiodłam samą sobą, ja nie wiem, co to się stało. Teraz mam zajęte tylko 20 parę, więc wow, mam teraz dużo. Teraz nie będę musiała przegrywać tych plików tak często na komputer. Bo ogólnie ja mam bardzo dużo zdjęć i filmów i jakichś screenów, różnych rzeczy, na przykład jakichś inspiracji z Pinteresta na przykład, ale jakby ja z nich nie korzystam. Czekam na jakąś okazję, nie po prostu, a wiecie, ta okazja jest tak dłużej i dłużej, więc uznałam sobie, to też przegram na komputer, więc właściwie teraz na telefonie nie mam dosłownie prawie żadnych zdjęć i filmów. Naprawdę. Dzisiaj na obiad mamy spaghetti, juhu! Więc ja się cieszę, niestety nie Napoli, tylko bolognese. Ja za bolognese zbytnio nie przepadam, ale jest git. Okazało się, że jednak na religii nic nie będziemy gadać, ponieważ mieliśmy 3 godziny lekcyjne na oglądnięcie filmu. Ja oglądałam sobie to popołudniami, więc właściwie nie sprawdzałam, ile czasu to oglądałam, tylko po prostu jak już mi się znudziło, to kończyłam oglądać i się okazało, że mamy jeszcze jedną lekcję dzisiaj, więc właściwie dopiero jutro będziemy ogarniać temat związany z pytaniami do filmu, więc teraz sobie zmontuję film, który jest na dzisiaj, bo mam go już przygotowanego, wiecie, pliki już są posegregowane, teraz jeszcze tylko, wiecie, posklejać, porobić przejścia, wkleić muzykę i będzie gituwa. Dzisiaj w ogóle jedziemy na konie i muszę zrobić przed końmi, więc robimy to teraz, już teraz natychmiast. Aha. Masz cute uszka. Ja już jestem po jeździe. Lecimy już do stajni z Siwulą. W końcu udało mi się na niej pojeździć na płasko po 2 miesiącach, może 3, więc no. Więc my już właściwie mamy teraz do stajni bardzo blisko, więc widzimy się w stajni, jak będziemy się rozsiadływać. Jestem po koniach, właśnie się wymyłam. Wymyłam też swój sprzęt, bo buty, ostrogi, właściwie to paski od ostróg i czapsy były już do wymycia. A dzisiaj jest ładna pogoda, proszę bardzo, słoneczko, więc uznałam, że sobie to wymyję, bo stracę tą okazję i będzie znowu źle. Więc no, teraz czeka na mnie ponczuś.
bo mi przywieźli ponczusia, proszę bardzo, dzisiaj po południu i herbatka, więc ja sobie idę zjeść. Później idziemy się pouczyć troszeczkę do niemieckiego, na który w miarę umiem, bo już byłam z niego przepytywana z tych tematów, co mówiłam parę blogów wcześniej, ale no, musimy się jednak trochę przygotować. Mój tato właśnie rozkręca konstrukcję taką na jakby taki baldachim, można powiedzieć, nad naszym tarasem. Ja nie wiem nawet dlaczego, ale to się przekrzywiło całe, jakby mam nadzieję, że to nie spadnie, to tak wygląda trochę dziwnie. Nie będę pokazywać, bo nic nie będzie widać, bo jest już ciemno, ale excuse me, co się stało? Dlaczego to jest tak przechylone? Ja w ogóle dopiero teraz to zauważyłam, bo sobie siedziałam w telefonie i jadłam paluszki na spokojnie. Właśnie zaczął lać deszcz. Jakby ja wiedziałam, że będzie pewnie jakieś oberwanie chmury niedługo, ale nie wiedziałam, że to nastąpi tak szybko. Myślałam, że to jutro albo pojutrze, a tu nagle, kurczę, wieczorek, 21. I leje jak nie wiem co, i ja nawet słyszę, jak mi ścieka woda po dachu. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Teraz będę ustawiała sobie nowy wygląd aplikacji, bo mam taką jedną aplikację, którą można zmienić. Wygląd aplikacji tak, jak jest to na iPhone'ach. Wiecie chyba o co chodzi. I teraz będę sobie to zmieniać, ponieważ moje poprzednie mi się już znudziły i uznałam, że robimy nowe. Zawsze jest trochę z tym zachodu, ale jednak lubię patrzeć, jak moje kuki są ładne.